Szefie, Duo, złapaliśmy kolejnych ludzi, którzy nie chcą uczyć się hiszpańskiego. Już szefie, to oni. Szef się pyta, jak jest po hiszpańsku życie. Yyy, eee, Nie wiem. Już szefie, odpalam zapadnie. Co jaką? A ty? Ja wiem, odpowiedź to widać, odpowiedź to widać. Dob Dobrze, szef mówi, że jesteś wolny. Szefie, a myśli pan, że to na pewno dobry sposób nauczania? Bo wie pan może są mniej inwazyjne metody od tego. od tej naszej metody. Co się pan tak patrzy? A! Dobra, słuchaj, tu masz hamulec, tu masz sprzęgło i jedziesz. A to na pewno bezpieczne? Tak, tylko pamiętaj o biegach i jakoś to będzie. Raczej nic nam się nie stanie. No dobra. <noise> Boże, co jest? Mówiłeś, że to bezpieczne Nie myślałem, że wsteczny wrzucisz I'm just girl in the world I'm just girl in the world Właśnie rozwaliłaś samochód I'm just girl in the world To nie pomaga Dobra Co się pultasz? No co? Co się pultasz? Mój bro zaraz tu będzie i wam pokaże Siema stary, co się dzieje? No oni mają do mnie jakiś problem, bro Co? ja Jaki bro? No że ty, że brat Jak ja nawet twoim bratem nie jestem Boże, dalej nie kumasz yy, zaczekajcie chwilę Brat się mówi na ziomka, takiego wiesz, kolegę. Ale to nie ma sensu jak nie jestem twoim bratem. Boże, tak się tylko mówi! Y mogę wam przerwać? No, Brat się mówi na takiego ziomka, który jest jak brat. Na przykład mój bro, Szczena, jest dla mnie mordziatym, tylko dlatego, że znamy się za krótko. Kumasz? Nie dalej nie rozumiem. Czekaj, rozpiszę ci to. Brat od brata, siostra siost od siostry. I to nie działa w dwie strony, pamiętaj. Wszystko rozumiesz? Chyba tak. Dobra, wracamy. O stary, ale dzisiaj będziemy mieli Riz na TikTok Riz Party. Co, co to jest? Chłopie, ty nie wiesz, co to jest TikTok Riz Party? Nie dostałeś zaproszenia? No nie. Najwyraźniej no masz za mało Rizu i za mały dziad. Co ty do mnie mówisz? Dobra, muszę spadać, bo przy tobie czuję totalny brain rot. Ale wpadnij na nasze Riz Party. W sumie mogę przyjść. Hej, jestem. O, dobrze, że jesteś. Pokażę, pokażę ci naszego ziomka Sigma maila. Nie, dziękuję. Stary, zobacz co znalazłem. Co to? A nie słyszysz? Mówi ci prosto w twarz, że jest patyk. A no tak, co z nim robimy? Trochę mnie denerwuje. Mnie też. Wiem co ty robisz. Zaufaj, Wrzuć go tam Do ognistka? To, to jest jakieś brutalne. Nie przesadzaj. Coś ty zrobił! No co? Sam się prosił. Boże, a co to jest tam daleko? Boże, nie mam tyle rozpałki. Stary, oglądałeś 101 Delmatyńczyków? Co? No czy oglądałeś 101 Delmatyńczyków? Chodzi ci o bajkę Disneya 101 Delmatyńczyków? Nie! Chodzi mi o 101 Delmatyńczyków. Co to do cholery jest Delmatyńczyk? Delma no zobacz, to 101 Delmatyńczyków, taka bajka, którą oglądają za dziecka. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Boże, i ty to oglądałeś za dziecka? Dalej czasami oglądam. O, a to ciekawe. Boże, co to jest? Czy to ja? To model 3D twojej postaci. Czy to znaczy, że ja nie istnieję? Ja nie istnieję, Boże. W pewnym sensie tak. Gdzie my jesteśmy? I czemu ty nie masz modelu? Bo ja istnieję. A ja nie istnieję, Boże. Dobra, już tak nie dramatyzuj. Kto stworzył ten świat? Jak mam nie dramatyzować, jak nawet nie mam własnej woli? Wszystko jest oparte o jakiś dziwny scenariusz. Boże, też to przeżyłem. Jestem animowany. Nawet ten ruch dłonią, który teraz zrobię, jest stricte zaprogramowany. Nie jest tak źle, transmitują nas na YouTubie. Na czym? <laughs> Boże! Szefie, zaraz prześcigniemy T-Series. Jak chodzi o subskrypcję? To wielka chwila, Chris. Zaraz pokonamy bossa, którego próbował pokonać PewDiePie. Wiesz, jaka to chwila, Chris? Jaka. Ogromna, Chris. Będę największym kanałem na świecie. Wiesz, co to znaczy, Chris? Y co to znaczy? Że to duża sprawa. Jeszcze tylko trzy. Dwie. 2... Jedna. Mamy to, Chris. Wiesz, co to znaczy, Chris? Co, co to znaczy? Jestem top 1. Wiesz, jakie to ważne, Chris? I co teraz, szefie? Teraz? Teraz, Chris, to już nic nie musimy. Co? Nic! A co mamy robić? Zapierdzielamy dalej pracować. W tym roku 101 Delma Chińczyków zmierzy się z największym złym z tego uniwersum małym głodem. Jesteś wybrańcem! Musisz uratować Delmaland! Co się patrzysz, paru tak? O nie, już tu są! Musimy wszyscy współpracować. O, oh, Dostałem. To teraz zostanie wybrańcem. Koniecznie. Jestem z ciebie dumny, synu. Obdarowuję cię największym skarbem rodzinnym. Czy to opakowanie po Delmie? Tak, urodziłem się tam. Okej, okay, to trochę dziwne. Ludzie z nie widziałeś? Pedro, 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 hej! Pedro, Pedro, Pedro! Stary, co ci jest? Co? Od godziny latasz po całym domu i gadasz Pedro, Pedro, Pedro. Może powiesz kim jest ten słynny Pedro? Nie no stary, to taki referent z piosenki. Naprawdę ktoś stworzył piosenkę, gdzie referentem jest imię jakiegoś Pedro? Przecież Pedro brzmi jak imię jakiegoś hiszpańskiego kucharza. Ty w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No więc mógłbyś przestać, bo to trochę dziwne. Myślałeś co może czuć Pedro? No w sumie nie myślałem. A widzisz, ja lecę do roboty. Pedro, 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 hej! Pedro, 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 a ty co robisz? Nic, nic. Dobrze, zapraszam. Yy, to jaka poza? Rączki. Dobrze. Yy, zdjęcie. Tiktoczka. Tak. Uśmiech. Yy, tu do telefonu. Patrz. Następny. O Boże. Jurka nie szanuje swoich fanów. Układa ich, jakby prowadziła bilans w szkole. To prawda, to jest niewybaczalne. A może robi to dlatego, że jest tam ponad 2000 osób? I by z wszystkimi się wyrobić, musi mieć na to jakiś system. Coś ty powiedział? Yy, nic. Nie, nie, coś ty powiedział. Nie jesteś już prawdziwą żugajką! Z żugajkami trzeba stać murem! Ale ja tu tylko sprzątam! Yy, słuchajcie... Musimy jakoś zachęcić uczniów do angażowania się w wydarzenia szkolne. Ty, to może zorganizujmy jakieś wydarzenie, które im się spodoba? A co lubią uczniowie? Nie wiem, seriale, gry... Gry to, to jest dobry plan, ale nie mamy komputerów. No to pograją na telefonach! Nie dość, że będzie tanio, to i tak ciągle gra grają na telefonach. Spalimy jakiś Brawl Stars i tłumem przyjdą, mówię ci! No dobra, witam uczniowie. W sali gimnastycznej właśnie zorganizowany turniej w Brawl Stars. Kto chętny, zapraszam na salę. Mówiłem ci, że się uda. No tak, tylko problem. Jak nikt z nas nie ogarnia, jak się w to gra. Nie wiemy kto wygra. A no to lekki problem. A co jakby tak skopiować jakiś film i dodać tam swoją twarz? Wtedy ten film będzie mój. I nazwę go Reakcja na coś. Genialne! O 5 milionów wyświetleń. A, jestem dobry. Co ty robisz? Y Kradniesz filmy i tylko wklejasz na to swoją twarz. Wiesz, że tym sposobem łamić prawa autorskie, to to można i siedzieć, co? Ja ja nie chciałem. Co tu się dzieje? O, YouTube, dobrze, że jesteś. Zobacz ten kit robi. Ten youtuber cię skrzywdził? Nie, spokojnie. To dobrze. Pamiętaj, masz prawo reagować sobie na filmy, to jest YouTube Shorts, mamy wyrąbane. Gdzie tu logika? On kradnie te filmy. Nieprawda! Zostaw go w spokoju! Właśnie! Gdzie tu logika? Stary Skuba, jaki mam plan? Zrobimy kanał na YouTube o Minecraft, gdzie wszystko na nim będzie 1 do 1 kopią ze stanu. O, ciekawe. No, głos podłożymy przez AI. Wchodzisz w to? No jasne, a nie przypierdzielę się o prawa autorskie. A co ty, wiesz, ile ludzi jest takich za granicą? Nikt się nie przyczepi. Spokojnie. To no dobra. Stary, ale te wyświetlenia lecą. Ważne by tylko uważać, by nigdy nie wyszła informacja, do kogo należy ten kanał. Bo będziemy mieli przerąbane. Stary, coś ty wrzucił na story? No nic takiego. Stary, tam jest przycisk dwiego. To? O kurde. O boże. Usuwaj to. Może nikt nie zauważył. Stary, zobacz na komentarz. Dobra, to chyba zmywamy interes. Dobra, odkryliśmy prawdziwą twarz dwiego. Jest nim Willo O mój boże. O kurde, ale akcja. Mamy nawet dowody. Willo chciał nam przekupić informatora. Za ogromną sumę pieniędzy Aż 50 zł O mój Boże! ja bym chciał coś powiedzieć A proszę cię Willo czekamy na wyjaśnienia Mam nagranie, w którym pokazuję, że fabrykuję dowody na siebie Co? A co? A dlaczego? Dla pranka Boże motyw jak w Scooby-Doo Czyli kto jest Divim? Ja nie wiem Boże! I tyle roboty na marne? Już mogłeś nim być, ile można?